czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 8 w wersetach od 37 do 59. Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama, lecz próbujecie mnie zamordować, gdyż nie ma w was miejsca na moje słowo. Ja, co widziałem u mojego ojca, to mówię, a wy czynicie to, co słyszeliście u swojego ojca. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Jezus powiedział im, gdybyście byli synami Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Teraz szukacie sposobu, aby mnie zamordować. Człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy czynicie dzieła swojego ojca. Powiedzieli mu wtedy, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus wtedy powiedział im, gdyby Bóg był waszym ojcem, to byście mnie miłowali, bo ja wyszedłem od Boga i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać moich słów. Ojcem waszym jest diabeł i pożądliwości ojca swojego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, sam od siebie mówi, dlatego, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dlatego, że ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kto z was obwini mnie o grzech? Natomiast skoro ja mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga. Żydzi odpowiedzieli mu, czy nie właściwie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę mojego Ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały. Jest jeden taki, który szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli ktoś zachowa słowo moje, nie będzie oglądał śmierci na wieki. Żydzi wtedy powiedzieli mu, teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa słowo moje, nie zakosztuje śmierci na wieki. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? Prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Jezus odpowiedział, jeżeli ja sam siebie czczę, to moja cześć jest niczym. Ojciec mój jest tym, który mnie czci. Ten sam, o którym wy twierdzicie, On jest naszym Bogiem. Nie znacie Go, a ja Go znam. Jeśli bym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was, kłamcą. Znam Go i słowo Jego zachowuję. Abraham, wasz ojciec, cieszył się, że miał oglądać mój dzień. Oglądał i się radował. Żydzi wtedy powiedzieli do niego, nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Jezus powiedział im, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, przed tym niż Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić w niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Pan Jezus już wcześniej wykazał Żydom ich niekonsekwencję. Dowiadujemy się o tym z 5 rozdziału 45 wersetu tej Ewangelii. Niech nie wydaje się wam, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oto jest ktoś, kto was oskarża. Mojżesz, w którym wy macie nadzieję. Powoływali się na Mojżesza, ale to właśnie jego pisma ich oskarżały. Tutaj natomiast powołują się na to, że są potomkami Abrahama, ale ich uczynki pochodzą od diabła, który jest kłamcą i mordercą od początku. Mówi się czasem, jaki ojciec, taki syn. I mamy tutaj odnośnik do księgi Ezechiela, 16 rozdziału, 44 wersetu. Oto każdy mówiący w przypowieściach wypowie o tobie tę przypowieść. Jaka matka, taka córka. A Pan potwierdza, że charakter naszych czynów pokazuje, czyimi dziećmi jesteśmy. I mamy tutaj odnośnik do 1 listu Jana, 3 rozdziału, od 7 do 10 wersetu. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Na ziemi są tylko dwie wielkie rodziny, Boża i diabelska. Do której z nich należysz? To, że jest się dzieckiem chrześcijańskich rodziców, do niczego przed Bogiem nie uprawnia. Podobnie jak nie dawało to szczególnych praw Żydom, którzy powoływali się na pochodzenie od Abrahama. Zwiększało to jedynie ich odpowiedzialność. Masz demona, raz po raz powtarzają ci nikczemni ludzie. Werset 48 i 52. I mamy tu odnośnik do 7 rozdziału 20 wersetu tej Ewangelii. Odpowiedział lud, masz demona. Kto próbuje cię zamordować? I 10 rozdziału 20 wersetu też tej Ewangelii. Wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Dlaczego go słuchacie? A my znowu możemy podziwiać cierpliwość naszego Pana. Ciągle znieważany, Ojcu swemu pozostawia przywrócenie należnej mu chwały. I to usposobienie jest dla nas wspaniałym przykładem. Pan zachęca nas, by poznawać Boga i zachowywać Jego słowo. Werset 55. Ja jestem, mówi Pan Jezus. Werset 58. On nie chce przez to powiedzieć, że był przed Abrahamem, ale że jest wiecznie. I mamy tutaj odnośnik do 2 księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału, 14 wersetu. A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was.